Cześć, mam nadzieję, że maturzyści czują się świetnie po pierwszych egzaminach i szykują się już do kolejnych, ale może chwila przerwy na zaczerpnięcie wiedzy ze świata technologii wam nie zaszkodzi. A dziś powiemy wam, gdzie w przyszłości możecie zamieszkać, co szykuje AMD i jak Intel zamierza podbić rynek mobilny, który ma się coraz lepiej. Zobaczymy także wyniki sprzedaży Windows 8, sprawdzimy, co szykuje Asus, LG oraz Sony, a na koniec rzucimy nieco światła na nadchodzące konsole i rynek gier. No to zapraszam do oglądania. Jeśli jesteście osobami, które w przyszłości planują przesiedlić się z dotychczasowego miejsca zamieszkania, ale nie bardzo wiecie gdzie, to może warto pomyśleć o czymś dalszym, jak dla przykładu Czerwona Planeta. Bo okazuje się, że holenderska organizacja Mars One rozpoczęła nabór na pierwszych kolonistów, którzy rzekomo mają zasiedlić Marsa już w 2023 roku. I po ilości zgłoszeń widać, że chętnych na bilet w jedną stronę z naszej planety nie brakuje. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach swoją chęć udziału wykazało przeszło 78 tysięcy osób, a zapewne będzie ich znacznie więcej, bo nabór trwa do końca sierpnia. Niemniej jednak wspomniana liczba mówi o osobach, które wypełniły tylko ankietę, a to za mało, bo należy jeszcze nagrać minutowy filmik o sobie, wysłać CV z listem motywacyjnym oraz wpisowe w wysokości $38, co jak na razie dokonało zaledwie 600 osób. Pierwsze prace nad systemami podtrzymywania życia i kontroli środowiska trwają już od jakiegoś czasu, ale przecież kolonizacja Marsa nie jest tanim przedsięwzięciem i na początek potrzebne jest jakieś $6 miliardów, które holenderska organizacja chce pozyskać z programu telewizyjnego typu reality show. No tak, Big Brother na Marsie? To może się sprzedać. Dobra, ale wracamy do bardziej przyziemnych rzeczy, bo coraz więcej wiadomości pojawia się na temat następnej generacji kart graficznych od AMD, która ma nosić nazwę Volcanic Island i według najnowszych doniesień ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku. Co ważne, nie będzie to odświeżana seria HD 7000, a całkowicie nowa architektura GCN w 20-nanometrowym procesie litograficznym. Nowy układ GPU nazwany Hawaii zostanie zbudowany z większych bloków SPU, których łącz będzie 16, a każdy blok zostanie zbudowany z 64 procesorów strumieniowych, podzielonych na 4 części, co daje nam łącznie 4096 procesory strumieniowe, czyli dwukrotnie więcej niż w układach Tahiti. Podobnie jest z jednostkami ROB oraz TMU, których będzie odpowiednio 64 i 256. Hawaii dostanie także więcej, bo aż 4 GB pamięci RAM na szerszym 512-bitowym interfejsie. Zapowiedzi wyglądają znakomicie, ale to jeszcze nie są potwierdzone dane, tak jak w przypadku Intela, który szykuje dużą ekspansję na rynek urządzeń mobilnych, prezentując pierwszy raz od 5 lat dużą zmianę w układach z rodziny Atom, które doczekały się zupełnie nowego 22-nanometrowego procesu technologicznego oraz architektury opracowanej głównie z myślą o smartfonach i tabletach. Intel Silvermont, bo tak ma się nazywać, w dużej mierze skupia się na zmniejszeniu poboru energii, która ma wynieść około 20% mniej w stosunku do poprzednika Saltwella, a jednocześnie Intel mówi o wzroście wydajności, gdzie już sama zmiana procesu technologicznego daje nam 20% większego kopa. Nowa architektura wielordzeniowa co prawda całkowicie rezygnuje z obsługi dwóch wątków przez jeden rdzeń, ale w zamian możemy posiadać maksymalnie 4 moduły, a w każdym 2 rdzenie, co w rezultacie w połączeniu z wykonywaniem instrukcji poza kolejnością oraz optymalizacją przepustowości potoków ma oferować większą wydajność. Oprócz tego Silvermont pozwoli na osiągnięcie znacznie większych częstotliwości w zakresach od 2 do 2,4 GHz. Natomiast układ graficzny Intel HD otrzyma tylko 4 jednostki wykonawcze, ale mimo to ma zapewnić większą wydajność niż układy PowerVR oferowane w obecnej platformie. Całość prezentuje się obiecująco i nowe atomy mają dorównywać do wydajności Core 2 Duo o taktowaniu 1200 MHz. Ale czy to prawda? O tym przekonamy się najwcześniej, dopiero pod koniec roku, kiedy to właśnie procesory trafią na rynek. A Intel ma o co walczyć, bo jak się okazuje z najnowszych badań rynkowych przeprowadzonych przez NPD, bieżący rok będzie historyczny, bo oto konsumenci pierwszy raz mają nabyć więcej tabletów aniżeli notebooków.
czyli analitycy przewidują aż 67% wzrost sprzedaży tabletów w stosunku do ubiegłego roku, a to jakieś 275 milionów więcej urządzeń. Jakby tego było mało, to do 2017 roku na jednego laptopa ma przypadać aż 6 sprzedanych tabletów. Jednakże rynek przenośnych komputerów nie stoi na straconej pozycji, bo przyszły rok ma być przychylny dla ultracienkich notebooków oraz tych wyposażonych w ekran dotykowy, które rzekomo mają odnotować blisko 50% wzrost sprzedaży, ale jednocześnie analitycy nie dopatrują się w tym zasługi systemu operacyjnego Microsoftu, ale gigant z Redmond ma na to nieco inny pogląd, bo niedawno pochwalił się wynikami sprzedaży Windows 8 i wynika na to, że na jego licencję skusiło się już przeszło 100 milionów chętnych, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale ostatnie miesiące wskazują, że popyt na ósemeczkę mocno zmalał, choć można to tłumaczyć z zakończeniem promocji, okresów świątecznych oraz ogólnym spowolnieniem rynku PC. Tak czy siak dobicie do wyniku poprzedniego systemu Windows 7, czyli 240 milionów egzemplarzy, wydaje się nieco oddalać. I czy aktualizacja Blue będzie kluczem do sukcesu? O tym przekonamy się już niebawem, bo Microsoft potwierdził, że już w czerwcu zamierza wypuścić pierwszą publiczną wersję testową. Wracając jednak do tabletów, to już 6 czerwca Asus rozpocznie swoją konferencję na targach Computex i prawdopodobnie właśnie wtedy zostaną zaprezentowane nowe transformery, a wśród nich z całą pewnością nie zabraknie androidowego tabletu wyposażonego w ekran Full HD oraz procesorem Intel Atom i być może będzie to jakaś pochodna PhonePada z większym niż 7-calowym wyświetlaczem, który notabene trafił do sprzedaży na naszym rynku w cenie niecałe 1100 zł. Natomiast Asus stworzył jeszcze jednego 7-calowego calowca kosztującego zaledwie $199, ale nie dla siebie, a dla firmy Google, która na swojej najbliższej konferencji z całą pewnością zaprezentuje odświeżonego Nexusa 7, a ten będzie posiadał nowy ekran LTPS posiadający rozdzielczość 1920x1200 pikseli, a napędzi go procesor znany ze smartfona Nexus 4, czyli Snapdragon S4 Pro. A skoro już o nim mowa, to jeszcze w tym roku możemy spodziewać się jego następcy i wszystko wskazuje, że za jego stworzenie ponownie będzie odpowiedzialne LG, ponieważ ostatnio doszło do spotkania prezesów koreańskiej firmy oraz przedstawicieli Google. Atmosferę podsyciło również krążące ostatnio po sieci zdjęcie wielkoekranowego smartfona z logo LG, ale chyba nie jest to Nexus 5, a raczej nowy flagowy model Optimus G2, który należy przyznać wygląda imponująco. Podobnego słowa doszukiwałbym się przy opisie rewelacji na temat tworzonego przez Sony wodoodpornego smartfona pod oznaczeniem kodowym Honami, który nie przykuwa uwagi jedynie czterorodzeniowym Snapdragonem 800 o taktowaniu 2300 MHz z układem graficznym Adreno 330 i 2 GB pamięci RAM, czy też 5-calowym ekranem Full HD z technologią Triluminos, ale także bardzo ciekawym aparatem, który ma być wyposażony w matrycę Exmor RS o przekątnej aż 10,5 mm, czyli pod względem wielkości ustąpi jedynie Nokia 808 PureView. No ale za to będzie posiadał bardzo dobrą optykę znaną z aparatów CyberShot. No, czyżby Sony szykował idealnego smartfona? No chyba, że dla kogoś ważniejszym czynnikiem jest cena, a jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy uważali, że iPhone był zbyt drogi. Wszystko wskazuje na to, że Apple zmienia politykę i zamierza wyciągnąć co nieco ze znacznie mniej zasobnych portfeli, szykując tańsze wersje iPhone'a, które mają być produkowane głównie z plastiku, ale przy zachowaniu funkcjonalności droższych odpowiedników. A maniacy konsol mogą nieco odetchnąć z ulgą, bo najnowsze doniesienia wskazują, że Sony PlayStation 4, jak również następca Xbox 360, który prawdopodobnie będzie nosił nazwę Infinity, nie będą wymagać stałego połączenia z internetem, aby pograć sobie w nasze ulubione gry. Niemniej jednak tylko w przypadku tego pierwszego można mówić o potwierdzonych informacjach. Natomiast wciąż czarne chmury wiszą nad klockiem Microsoftu, ale raczej 21 maja, kiedy to oficjalnie konsola zostanie zaprezentowana, nie dojdzie do rozczarowania. Miejmy jednak nadzieję, że producenci gier także uraczą nas czymś miłym, choć ostatnio trudno narzekać, bo dla przykładu Ubisoft nie tylko uraczył nas sporą porcją screenów z ich gry Watch Dogs, ale także udostępnił 6-minutowy gameplay, w którym można zobaczyć, na jakiej zasadzie odbywa się całe hakowanie, skradanie i tak dalej. Muszę przyznać, że wygląda to fenomenalnie i może być to gra roku. Nie widzieliście jeszcze tego? To odsyłam was do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie link. Naprawdę warto. Nieco więcej pooglądać pozwolili nam twórcy nadchodzącego Saints Row 4,
którym możemy zobaczyć nowy, absurdalny arsenał broni, jak choćby dubstep gun, który strzałem muzycznym doprowadza ludzi do eksplodującego tańca i rozszczepienia samochodów na części pierwsze. Oprócz tego zobaczymy przeciwnika z kosmosu, z jakim zmierzy się nasz przywódca gangu, to znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych, a skoro to już taka ważna postać, to przecież musi posiadać nadprzyrodzone moce, latanie, skakanie na setki kilometrów, czy też bieganie z prędkością światła. Oj, twórców ponosi wyobraźnia. Ale może to i dobrze, bo przykładowo nie muszą martwić się o licencję na bronię, z czym obecnie boryka się EA, bo firma do tej pory płaciła za używanie prawdziwych nazw, ale teraz twierdzą, że skoro opowiadają historię podobnie jak pisarze w swoich książkach, którzy nie muszą płacić takiego myta, to oni również skorzystają z zasady dobrowolnego użytku. Pytanie tylko, co na to producenci broni? Bo jak widać, właściciel helikoptera użytego w demku Battlefield 3 zamierza dochodzić swoich praw w sądzie, ale EA to duża firma i zapewne znajdzie w tym jakieś rozwiązanie. Najwyżej rzuci milionem w problem, który sobie najprawdopodobniej odrobi na tytułach związanych ze światem Gwiezdnych Wojen. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Bo tak, oto Disney, do którego należy obecnie marka, rozwiązał odnogę LucasArts, odpowiedzialną za tworzenie gier, i całość zlecił właśnie Electronic Arts. Już widzę ten wszechświat wypełniony znaczkami DLC. A może tak Czubaka w środku miasta, albo przynajmniej w Simsach? Kto wie, być może taki scenariusz czeka nas w nadchodzącej czwartej odsłonie, która nie tak dawno temu została zapowiedziana. Podobnie zresztą jak kolejna część chyba najbardziej znanej gry na całym świecie, czyli Wolfenstein, która tym razem zyska podtytuł The New Order, czyli alternatywa dla przebiegu II wojny światowej, gdzie naziści wygrywają i rządzą światem, ale ktoś zamierza się im sprzeciwić, a tym kimś będziemy my i nasz arsenał broni. No dobra, myślę, że tyle informacji na ten tydzień wystarczy, a ja wracam do testowania Galaxy S4 i składania jego wideorecenzji, którą mam nadzieję zobaczycie już za kilka dni. To do miłego!